Nie uwierzycie, ludzie. Pamiętacie tą kurtkę z poprzedniego odcinka? Udało mi się po odcinku poszłem do laboratorium. Udało mi się wycisnąć z niej sok. Sok panu Pawłowy. I na szczęście są w nim geny pana Pawła, który został zjedzony przez T-Rexa. To są jeszcze jego geny sprzed czasów T-Rexa. I może uda nam się go ożywić. I na szczęście na śmietniku znalazłem dwie maszyny klonujące. Musimy bardzo ostrożnie zainicjować próbkę do klonującej maszyny. Bardzo ostrożnie. Okej. Teraz trzeba poczekać. Najlepiej przykryć czymś. Najlepiej czymś przykryć. Najlepiej to czymś przykryć, aby próbki się nie wydostały, bo teraz są one inicjowane do maszyny klonującej. Ale nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że to wina maszyny, a nie samej próbki, bo jak to wina próbki, to nie uda nam się sklonować pana Pawła. Dobra, spróbujemy do tego drugiego. Co się dzieje? Chyba działa! Czekajcie! Coś się dzieje! Kim ty jesteś? Pan Paweł? Pan Paweł? Pan Paweł? Pan Paweł? Pan Paweł! Żyjesz! Siema! Siema, Kuba! Ej! Jak ty przeżyłeś od T-Rexa? Tam! Zjadł mnie! Ale jak ty możesz o tym pamiętać? Przecież geny są sprzed tego, sprzed tej akcji. No i co z tego? Ważne, że żyje, nieważne? No właśnie! Dobra, ja jestem koledzy! Powrót pana Pawła! Gdzie mi? O, siema. No tak. Powrót pana Pawła! Gdzie mój bolid? Znalazłem! Nagrywałem właśnie odcinek! Nagrywałem odcinek o bolidach! Znalazłem twój bolid i kurtkę! Tu jest ta kurtka, z niej wycisnąłem sok pana Pawłowy! Taki sam jak sprzed mojego wypadku. Co to jest? Jeździłeś nim? Nie. Nie, to tak się gibiał. To trochę taki obsrany. Dobra, wiesz co, to ja idę na chatę, bo to wszystkie zgłodłem przez te 2 miesiące. No i Boże, rodzice myślą, że nie żyjesz. No i trudno. Dobra, to co jutro możemy się spotkać więcej? No możemy nagrać coś. Dobra, cześć. Cześć. No ludziska. Pan Paweł przeżył. Do widzenia.